Oczyszczacze powietrza, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, testujemy dosyć często. Natomiast ostatnimi czasy to były raczej droższe propozycje, a ja wiem, że wy czekacie na coś, co będzie w zasadzie na każdą kieszeń. Dlatego dzisiaj pogadamy sobie o Klarta Force T4, czyli modelu polskiego producenta, który wcale nie jest aż taki drogi, a na dodatek jest następcą już kiedyś testowanego u nas sprzętu, czyli Klarta Force T3. Jesteście ciekawi, jak sprawdza się w praktyce? No to zapraszam do materiału. Ten materiał powstał przy płatnej współpracy z firmą Klarta. Natomiast spokojnie, to nie oznacza, że ktokolwiek wpłynął na moje zdanie. Wszelkie wypowiedzi są autorskie. No dobrze, to zaczynając od początku. Model testowałem w swoim własnym mieszkaniu, rotując nim pomiędzy salonem a sypialnią. Częściej jednak był w sypialni, dlatego że to jest niewielki i dosyć cichy, do czego zaraz przejdziemy, model, który w zasadzie moim zdaniem jest idealnym wyborem właśnie do takich pomieszczeń. Natomiast myślę, że warto zacząć od jednej kwestii. To jest naprawdę mały oczyszczacz powietrza. Mierzy około pół metra wysokości i będąc relatywnie wąskim urządzeniem, nie rzuca się w oczy w żadnym mieszkaniu. Natomiast to wcale nie oznacza, że dlatego, że jest niewielki, to jest jakoś tam szczególnie mniej wydajny. Współczynnik CADR tutaj wynosi 300 metrów sześciennych na godzinę, co przekłada się w praktyce zdaniem producenta na objęcie powierzchni do 40 metrów kwadratowych. Co oznacza, że pokój dziecka, jakąś sypialnię, gabinet, salon w takim typowym mieszkaniu, M3 czy M5, spokojnie taki oczyszczacz powietrza ogarnie, bo pamiętajmy o tym, że oczyszczacze kupujemy do pokojów, a nie do całych mieszkań. Moim zdaniem to świetny wybór przede wszystkim do sypialni, tym bardziej dlatego, że jest tutaj funkcjonalny tryb nocny. No i myślę, że tutaj od razu warto podkreślić to, jaki generuje hałas ten sprzęt, bo w zasadzie w najniższym trybie nie generuje praktycznie żadnego. W pokoju o stałych odgłosach około 34 dB oczyszczacz na najniższym trybie pokazuje mniej więcej tyle samo. Jest naprawdę cichy i ja go w zasadzie nie słyszę, tym bardziej uważam, że jest spoko wyborem właśnie do sypialni. W trybie najwyższym również nie jest zbyt uciążliwy. Przy Turbo Plus do wybrania tylko w aplikacji sięga w piku około 58 dB. To jest nieco więcej niż wynik, który prezentował sobą oczyszczacz powietrza Klarta Force T3, natomiast pamiętajmy o tym, że tutaj mogą się pojawić różnice, dlatego że wtedy testowałem to w apartamencie, w zupełnie innym miejscu, a nie mamy komory dźwiękoszczelnej, w której moglibyśmy przeprowadzać takie badania bez jakichkolwiek dodatkowych czynników. Natomiast ogólnie nie jest głośne. Wróćmy jednak do samego wyglądu urządzenia, bo warto zaznaczyć jedno. Sprzęt jest spoko pod względem interfejsu, kontaktu użytkownika z samym urządzeniem, dlatego że ma wyświetlacz. Okrągły wyświetlacz, w zasadzie przypominający ten z poprzedniego modelu, ale są tutaj dodatkowe informacje. Pokazuje poziom zanieczyszczenia cząsteczkami PM2,5, ale także temperaturę i wilgotność. I to ostatnie jest super dodatkiem, zwłaszcza zimą, gdy powietrze jest bardziej suche i warto je kontrolować oraz nawilżać. Na przykład niedawno recenzowanym nawilżaczem tej samej firmy, Klarta Humea, który zresztą można też sprząc w pewien sposób z tym urządzeniem poprzez zaprogramowanie obu w aplikacji. Ten wyświetlacz jest przydatny, dlatego że pokazuje piktogramy i informacje na temat wybranych funkcji czy wybranych trybów. Na tych ostatnich warto się skupić z kilku przyczyn. Zmieniamy je przy pomocy aplikacji, panelu dotykowego lub pilota. Sęk w tym, że najlepiej jest korzystać ze smartfona, a to dlatego, że jest znacznie więcej trybów do wyboru właśnie w tym oprogramowaniu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że oczyszczacz ma tylko 5 trybów. Tam jakieś auto, silent, slow, fast, turbo, bo te wyświetlają się na wyświetlaczu, ale to nie do końca prawda, bo są również dodatkowe, ukryte wersje z plusem, które można włączyć wyłącznie przy pomocy aplikacji. To trochę dziwny zabieg, natomiast poniekąd go rozumiem, bo powiedzmy sobie szczerze, w większości przypadków z takich urządzeń korzystamy raczej przy użyciu trybu automatycznego, a ten automatycznie, jak sama nazwa wskazuje, dopasowuje odpowiedni tryb prędkości. Przy tym warto podkreślić to, że jest też tryb nocny i można go włączyć bez problemu przy pomocy pilota lub też tak naprawdę panelu sterowania. Wracając do tych trybów automatycznych. Ciekawe jest to, że praktycznie tak naprawdę są trzy. Trzy różne poziomy mocy, takiego górnego pułapu mocy, do którego dochodzi oczyszczacz powietrza podczas swojej pracy. To ograniczanie maksymalnej wydajności ma znaczenie, bo oczyszczacz potrafi się naprawdę rozkręcić podczas pracy, jeżeli wykryje zanieczyszczenie. No i jest też dość szczegółowy.
W praktyce wygląda to tak, że w najwyższym trybie oczyszczacz reaguje bardzo szybko na nasz standardowy test świeczki, prawie natychmiast, i pozbywa się dymu w przeciągu około 105 sekund do poziomu mniej więcej 30 mikrogramów na metr sześcienny i 150 sekund prawie do początkowych odczytów. I takie szybkie reagowanie to jest niezły wynik oraz zasługa oczywiście sensora. Z tyłu znajduje się potrójny czujnik IQ Sensor. Rozpoznaje PM2,5, temperaturę oraz wilgotność. Warto podkreślić to, że oczyszczacz, w przeciwieństwie do wielu innych na rynku, ma dość rygorystyczną definicję czystego powietrza. W trybie automatycznym utrzymuje wyższą wydajność, dopóki poziom PM2,5 nie spadnie poniżej 5 mikrogramów na metr sześcienny. Swoją drogą, jeszcze bardzo ważną kwestią jest kwestia poboru prądu. Tutaj tak naprawdę nie ma wielkich zmian w stosunku do poprzednika. Przy najniższym poziomie wydajności, z wyłączonym podświetleniem, Klarta Force T potrzebuje zasilania o mocy około 4 W, a przy najwyższym, czyli Turbo Plus właśnie, około 38,5 W. Włączenie jonizacji to jest mały pikuś, bo tak naprawdę podnosi pobór prądu o dziesiąte części wata. Recenzowany oczyszczacz jest dość energooszczędny. Jedną z ważniejszych kwestii, kiedy omawiamy jakikolwiek oczyszczacz powietrza, jest to, jak on w ogóle filtruje te zanieczyszczenia. No to tutaj mamy taki, jak na obecne czasy, dosyć standardowy zestaw, bo jest filtr potrójny. Pierwszy jest filtr wstępny, który tutaj przyjmuje postać takiej siateczki osadzonej na plastikowej ramie, którą, nawiasem mówiąc, jest dosyć trudno wyjąć z oczyszczacza, co zresztą było też bolączką poprzedniego modelu. I taki filtr wstępny pozbywa się przede wszystkim tych większych zanieczyszczeń, na przykład jakichś włosów z brody, czy sierści, czy dużych kłębów kurzu. Wiecie, o co chodzi, po prostu zbiera to, co można potem spokojnie odkurzyć przy pomocy odkurzacza. Druga jest HEPA H13. I taka HEPA H13 zbiera do 99,97% drobin w rozmiarach do 0,3 mikrona oraz wiele mniejszych i większych z różną wydajnością. Na samym końcu jest też filtr węglowy i on jest bardzo ważny, bo on zbiera różnego rodzaju lotne cząsteczki, gazy, nieprzyjemne zapachy, na przykład takie po smażeniu czy po paleniu papierosów. Gazy są istotne, bo pozbywa się z powietrza również formaldehydów, które są w zasadzie dosyć często obecne w naszych domach, dlatego że pojawiają się również w lakierach, farbach, tego typu rzeczach, a są szkodliwe. Natomiast dodatkową zaletą tego modelu jest generator jonów. Po włączeniu funkcji jonizacji w powietrze uwalniane są miliony jonów podczas pracy oczyszczacza, które neutralizują różne drobiny. Czy to bakterie, czy to wirusy, pleśnie, roztocza i nie tylko, ogólnie chodzi o to, że tak zneutralizowane cząsteczki nie będą nam latały w powietrzu. To widać przede wszystkim po tym, że nagle okazuje się, że bardziej zakurzona jest podłoga przez jakiś czas, czy na ścianach odkłada się kurz, skąd to wszystko można zebrać przy pomocy odkurzacza, a w efekcie, jak mamy w domu alergika, to on już nie będzie narzekał na to, że ciągle ma katar, bo ma uczulenie na roztocza, czy dlatego, że tutaj latają jakieś cząsteczki pleśni, bo zwyczajnie to wszystko osiądzie na powierzchniach i będzie można to zebrać. To dobre rozwiązanie dla zdrowia i fajnie, że taki generator jonów jest w tym oczyszczaczu. Na zakończenie być może najfajniejszy element tego oczyszczacza, no i bardzo ważny, bo na jego brak można było narzekać przy poprzednim modelu. To znaczy aplikacja. Smart Life Smart Living pozwala bez problemu sprawdzać to, jakie odczyty podaje oczyszczacz, a także sterować nim zdalnie z dowolnego miejsca świata. Przy tym trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bo to jest nie do przeoczenia. Ta aplikacja ma problemy z językiem polskim i jasne, tam gdzie to jest naprawdę potrzebne i najważniejsze, to znaczy chociażby na tym głównym panelu sterowania, jak najbardziej język polski jest, da się wszystko zrozumieć bez problemu, natomiast w niektórych miejscach zwyczajnie brakuje tego tłumaczenia. Chociażby podczas parowania urządzenia z aplikacją, czy w niektórych miejscach po prostu niezręcznie nie przetłumaczono wszystkiego. To jest dziwne, bo mówimy w końcu o polskim producencie, spodziewałbym się jednak nieco więcej po Klarcie. To jednak ma wiele wspólnego z tym, że Smart Life Smart Living to jest oprogramowanie, które nie służy wyłącznie do sterowania produktami marki Klarta, ale również produktami wielu różnych marek, głównie chińskich, więc to mnie totalnie nie dziwi, że mogło tutaj jednak brakować tej kontroli jakości podczas ostatecznego tłumaczenia oprogramowania. No dobra, to jak wypada to oprogramowanie w praktyce? Przede wszystkim jest wszystko, co najważniejsze, pod ręką. Można sobie sprawdzić, jaka jest temperatura, można sprawdzić, jaka jest wilgotność, można sprawdzić poziom zanieczyszczenia. Wiele różnych rzeczy można sprawdzić, a także można sterować urządzeniem. Można włączyć dowolne jego tryby, a także więcej, bo jak wspominałem, są te dodatkowe tryby z plusem. Aplikacja jest też dość responsywna. Oczywiście jest pewne opóźnienie, ale nie tak duże jak na przykład w produktach marki Xiaomi.
Ogólnie przy pomocy tej aplikacji można zrobić tak naprawdę wszystko to, co oferuje konkurencja dla swoich oczyszczaczy powietrza. Na przykład łatwo ustawić harmonogramy, przygotować systemy scenariuszy bazujących na przykład na pogodzie, a także sparować aplikacje z zewnętrznymi platformami, takimi jak IFTTT lub Google Assistant. Ogólnie aplikację oceniam na plus, ale fajnie by było, jakby ją jednak w pełni spolszczono. Dajcie znać poniżej w komentarzach, co sądzicie o tym sprzęcie. Czy planujecie go sobie sprawić? Po prostu się odezwijcie. Tymczasem zachęcam Was również do tego, byłoby miło, żebyście wpadli na nasze sociale. Na Facebooka, grupę testerzy wideotestów, na Instagrama, na TikToka. Wiecie, wszystkie linki znajdują się w opisie. Jeżeli zainteresował Was film i chcielibyście obejrzeć więcej podobnych materiałów w przyszłości, no to nie przegapcie ich, subskrybując nas. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!